Zaczniemy. Kilka słów powie trener Ilja Bogicewicz oraz później Mikołaj zawodnik Mikołaj Piwiński, oczywiście reprezentanci Anglii. Trenerze, proszę kilka słów o meczu. Dobry wieczór. Gratulacje Stelmetu. Bardzo dobry mecz u ich wykonaniu. Po takoj porażce, którą są mali u Euroligi, jednak myślę, że są dzisiaj bardzo, bardzo dobrze zagrali. My nismo byli dzisiaj na wysokości zadania, żeby pokonać Stelmet. Stelmet możesz grać 40 minut, nie możesz robić trzeciej kwarty 6 punktów. Myśmy rozpoczęli mecz dobrze, mieliśmy prowadzenie. U takim meczu, gdzie chcesz wygrać na wyjeździe z takim przeciwnikiem, to jest podstawa. Myślę, żeśmy pierwszy krok zrobili, ale później, kiedy są zawodnicy, którzy schodzili z ławki, chodzili na boisko, myślę, że nasz rytm nie był taki sam, żeśmy przez to stracili krok. Stelmet je bardzo szybko odrobił stratę, wyszedł na prowadzenie, skończyła się druga kwarta 7 punktów, a trzecią kwartu w ogóle smo pierwszy raz mogę powiedzieć, że sam zobaczył swój zespół, da je odpuścił tak naprawdę przez 5 minut mecz, żebyśmy u czwartej kwarty nawet przyszli na 9 punktów. Myślę, że nismo pozwolili Stelmetu da odskoczy na tyle punktów, żeby smo mali równy mecz do końca. Bardzo dobrze wykonanie Zamojskiego, który ta przerwa, który je mało, się bardzo, bardzo przydała. Widać, da je mało dużą energię, trafił trudne rzuty. Bio lider u pierwsze dwie kwarty i Dragicewicz, który jest tak naprawdę pod koszem mało bardzo dużo miejsca, wykorzystał to i myślę, da nismo zrobili dobrą odbronę na tych dwóch zawodników. Dziękuję. Chciałbym pogratulować drużynie Zielonej Góry. Widać, że zespół Zielonej Góry jest na fali, mimo to, że przegrali dwa razy z rzędu w Eurolidze. Rozwalili Roseradą. Teraz niestety przyszła kolej na nas. Uważam, że nie pokazaliśmy w tym meczu charakteru tak, jak to było Sasego Gdynia, gdy graliśmy Puchar Polski. Mimo to, że jesteśmy w okrojonym składzie, bo trener rotuje tylko 8 graczy. Pokazaliśmy Sasego wtedy charakter. Dzisiaj nie wiem, co się stało i to już nie może się powtórzyć w następnym meczu. Już nie myślimy o tym meczu, myślimy o następnym, ponieważ mamy bilans 3-3, a chcemy wyjść na 4-3, więc będziemy teraz ciężko pracować i tyle z mojej strony. Chciałbym jeszcze bardzo podziękować trenerowi, że dostałem szansę w tym meczu i dziękuję. Hello everybody. Game was like how we can describe. In some moment we was really, really good. In some moment we was really unfocused and concentrate. I can tell that we start the game very bad, and that we let them to score from everywhere. But our defense was very low level. But in some moment of first half, when I start with rotation and substitution, we start to make some more aggressivity, more toughness, and I was really, really happy and satisfied in this moment. But again, how end of the second quarter was a closer, again we give them opportunity to recover, and that was like characteristic of all game. We can tell that in the third quarter we make really, really tough approach according defense, and you saw how many points they score. And I think on the end these 23 points is don't show reality picture what happened even on fourth quarter, because a lot of this point happened already when game was decided. That mean for us really important win, really important recover after previous game in Euroleague, and of course look further to continue both competition, Polish next week in Wrocław and Euroleague in Thursday in Munich. Thank you. Trener,
zaznaczył, że to był taki troszeczkę dziwny mecz, bo gra z Telmetu była albo bardzo, bardzo dobra, albo no, słabsza, kiedy jakby zupełnie drużyna traciła koncentrację. No, przede wszystkim na początku pozwoliliśmy im tak sporo narzucać. Słaby był ten początek, graliśmy słabo w obronie, ale zostały wprowadzone zmiany. Pojawiło się w grze więcej agresji, więcej takiej jakby chęci zwycięstwa, energii. No potem znowu było gorzej, znowu lepiej, natomiast no, w końcówce, a czy na początku pierwszej kwarty, no, znowu jakby daliśmy im tą szansę na odbudowanie się, na takie doskoczenie. No, można powiedzieć, że pozwoliliśmy im zdecydowanie na za dużo, natomiast no, w ostateczności no, ta przewaga pozwoliła zwyciężyć, bo mecz już w zasadzie no, był w pewnym sensie rozstrzygnięty. No, trener tutaj mówi, że to jest bardzo ważne zwycięstwo, przede wszystkim no, tak, żeby się troszeczkę odbudować po tym pechowym meczu w Pireusie, gdzie przegraliśmy 2 punktami w ostatniej sekundzie. No i również ważne zwycięstwo, biorąc pod uwagę to, że wyjeżdżamy już w środę do Monachium, gdzie będziemy walczyć w kolejnym meczu euroligowym z Bayernem. Aaron, myślę teraz kilka słów, proszę. Dobry wieczór wszyscy. Więc trener już bardzo dużo powiedział. Ja powtórzę to, że to było dla nas bardzo ważne. Troszkę zapomnieć o tym meczu w Grecji i wygrać dzisiaj, żeby dalej pokazać wszystkim, że nasza koszykówka się rozwija i coraz lepiej gramy. Jeżeli chodzi o mecz, to no, mieliśmy dobre momenty, złe momenty, ale ogólnie myślę, że graliśmy nie tak źle. Wygrany jest najważniejszy. Każdy mecz, inny gracz dobrze gra, więc to też jest dobrze dla drużyny, bo to pokazuje, że mamy drużynę bardzo solidną i dobre rotacje. I tak jak powiedziałem, dobrze wygraliśmy. Proszę o pytania. Bayern Monachium w czwartek, mecz macie te przygotowania, tylko jeden dzień tutaj będą trwały jutro. W ogóle trening jakiś jutro robicie, czy nie? Ale słuchajcie, tym Bayernem, bo pierwsza runda się skończyła, to się druga runda zaczyna. Mógłby pan parę słów powiedzieć w naszym wydaniu? First round of Euroleague, European Euro Tower. 1-4, yeah. I think that 1-4 is of course not great result, but from other point is a fantastic result for us, because our plans was really not to make I don't know even to don't count how many victories we will have, but especially after a very slow start what we have against Munich and Malaga, we was scared, we was not ready to be or to think about what we will make, we were scared. And after that, some stuff come back to, not order, but we show definitely more. You saw after game in with Montepaschi, you know how we lose games with Galatasaray and Olympiakos. And this is sometimes loses who can even build up a team positive, instead that you will go in two games and lose 20-30 points. For me, it's really, really important that we was competitive, and that is something what I always tell for EuroLeague. I was never thinking a lot how many wins we will have. I was always dreaming that we will be competitive, and that when we go out to the court, we can later be proud on ourselves that we give our max. That happened in the games with Montepaschi, Galatasaray and Olympiakos. And we look forward now to continue in this way. We cannot guarantee anything, but of course, we don't go to Munich to watch. And of course, we have practice tomorrow. Może zacznę od końca. Oczywiście jutro jest trening. Jadąc do Monachium, no niczego nie możemy zagwarantować. Oczywiście jedziemy walczyć. Natomiast podsumowując tą pierwszą rundę, no, bilans 1-4 z jednej strony no, można pomyśleć, że nie jest dobry, wręcz jest zły, ale z drugiej strony tak naprawdę dla nas jest to dobry bilans. Tym bardziej, że po tym słabym początku, gdzie tak bardzo wysoko przegraliśmy z Bayernem tutaj i w Maladze, no baliśmy się, czy w ogóle będziemy w stanie no, coś tutaj ograć, powalczyć z tymi wspaniałymi drużynami.
Na szczęście przyszedł mecz z Montepaschi, tam pokazaliśmy się z dużo lepszej strony, wygraliśmy, to było jakieś tam przełamanie. Następnie kolejne pojedynki z Galatasaray, z Olympiakosem, gdzie no, równie dobrze mogliśmy wygrać, bo zadecydowało o tym pojedyncze punkty. Ale te dwa pojedynki, mimo że przegrane, no, potwierdziły, że ta drużyna jest coraz silniejsza i że tak naprawdę możemy walczyć jako równy z równym, o czym zawsze no, marzył i śnił trener. Dla niego to było bardzo ważne, żeby właśnie po prostu no, walczyć jak dwie równe ekipy.